Dosłownie za chwilę wystartuje event rozpoczynający OG sezon w Fortnite. A ja, jak zawsze, mam zamiar zobaczyć go razem z wami. Jedyna prośba ode mnie przed nowym sezonem, wpiszcie kodzik Manoje w sklepy Fortnite, jeżeli mnie lubicie. Bardzo dziękuję. Dzieje się coś! Kto to? Snoop Dogg! Ty, faktycznie! Okej, Shark? Tam był chyba Shark. To jest event? No to event, na pewno. O kurde! Myślałem, że to znowu ktoś się prawdziwy, ale chyba nie. A to Eminem chyba. I spaghetti u mamuszki będzie. No to Eminem! Tutaj jakaś... Midas! Będzie Bambi, nie? W tym zwiastunie za chwilę, to normalnie jest ściąga. Na pewno. Let's go! A tu? A tu Ice Spice! Byłem na jej koncercie! Ja też. No i to tyle chyba. No i co? Minuta już tylko została! My chyba będziemy oglądali event z Nowego Jorku, streama po prostu. Dzieje się! Leci ptak! Znaczy wrób... Ty jak? Butterfly! Rośnie Nowy Jork! Widzowie, ja tam byłem! No nie wiem co, tu będą raperzy! Co się dzieje? Dymy, dymy! Okej, tutaj jakby takie Keviny, kostki, jest ten motylek! Co się będzie działo? Pełny ekran! Pełny ekran to jest chyba ze stream z Nowego Jorku. A to jest w grze po prostu. Tak, to jest stream z Nowego Jorku! Ja tam byłem, widzowie, nawet z Jinkołem tam byłem kiedyś. Tu jak sobie siedzą fajnie i chillują. Ty no, powiem wam szczerze, no to już Fortnite to już jak prawdziwe życie się zaczyna dziać. Fajne, że taki event tam wszedł. Nowy Jork jest wokół nas też. Czyli to po prostu będzie koncert prawdopodobnie. Ale jakoś tego streama mogli dać troszeczkę lepszą, chociaż troszeczkę. Ice Spice! Okej. Okay. No ja słyszałem na żywo, tak? Byłem też na op... Nie, gdzie ja nie byłem, czego ja nie robiłem. No dobra. Jest Ice Spice. O, tam patrzcie, ludzie sobie tańczą. Mogę tam podejść do nich? A, znikają. Czyli co? Po prostu będziemy sobie muzy słuchali teraz na tym evencie. Marshmallow też był taki koncert. Ten pierwszy to był chyba w ogóle pierwszy koncert ever. Pierwszy event ever. I to był właśnie koncert. Ja się bawiłem wtedy świetnie, śpiewałem wszystkie piosenki. Wy wtedy pisaliście, że nawet nie jest to Marshmallow, ale ja wiedziałem. I Ice Spice pewnie wiecie, kto to jest. Pewnie. Jaka ocenka na razie, jaka ocenka na razie? 3 na 10. Nie, na 10 na 10, nie, ale jeszcze jakby tak 3 obroty, o właśnie. Ale wiesz, poczekaj, bo my już słuchaliśmy na żywo, tak, to już dla nas to już nic nowego, no. Like gra. A nie, nie, dobra, ja muszę zrozumieć, co zachodzi w tym evencie na razie, bo nie, jest fajnie, ciężko. Fajnie, mi się podoba nie, ten fajny, event. Fajny, tak. No, więcej zbliżeń, o. Ty, ale tą kamerkę mogli już na tym M fajniejszą trochę zrobić, co? Niż z telefonu. Ej, te włosy wyglądają jak peruka. A, to, no to jest ta. Peruka. Mega dziwnie to wygląda. Co wy, jak się bawicie? No jak na razie to koncert, ale no nie jest źle, nie jest źle. Fajnie. Ciekawe, kto następny będzie. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze będzie. Dzieje się, chyba zmiana mikrofonu będzie grana. Ktoś nowy będzie śpiewał. Zwiastunie był jeszcze w ten Snoop Dogg, Eminem. No i Marshmallow miał być chyba, nie? Teraz Marshmallow? Nie. Snoop Dogg. No za moich czasów, jak ja byłem jeszcze dzieckiem nastolatkiem, Snoop Dogg to była największa gwiazda świata. What's my name? Nie, nie znam tego tak naprawdę. No ale fajnie, no, przyda się, przyda się. Chociaż on taki jest mało family friendly, zawsze się wydawał. Zapytajmy chłopaków, co sądzą. No bo to jest w ogóle już koniec, ostatni event. Bo to już nigdy nie będzie Fortnite'a, nie? Wyłączamy serwery. Ty, ale ominęło ci Jacob, jak Kepcie śpiewał Snoop Dogga. A mógłbyś powtórzyć? A jest Snoop Dogga w Fortnite'cie? Zaraz, tak. Nie, ale będzie, przecież widziałeś ten zwiastunie, nie? Ale myślę, że coś jeszcze wydarzy, wiesz? Nie no, to musi się wydarzyć jakby coś zrobił. Tak, na koncercie Marshmallow, który miał być najgorszy, tam chociaż piłkami można było odbijać. Tutaj nic nie ma do roboty. Koncert, zaraz będzie event. Tak, event. Zaraz się skończy, no. To jest jak ten film Śmierć w Wenecji, wiesz, nie? Ja wierzę, że to jeszcze będzie dobre. Nie, jak film Zapach Kobiety, zaraz się rozkręci. Idę sobie herbatę zrobić, zawołajcie mnie, jakby już się zaczęło, nie? Wy nie wierzycie, ale tu zaraz serio będzie, rakieta. Ty, bo ten szaman to taki kapciofunkła trochę jest, nie? Tylko spokojniej mówi trochę po prostu. O, to znam! A czekajcie, może w Need for Speedzie jakimś. Dobra, robiłem pogromców mitów, czy można dojść do budynków z tyłu? Dobra, widzę, bo my tam sobie gadamy z chłopakami, ale... No to naprawdę jest tylko koncert! Znaczy fajny koncert, jest Snoop to kozak totalny, ale no tak. Tu wygląda ładnie, tu jakość jest tragiczna i chciałbym być tam na żywo w Nowym Jorku oczywiście. No i tutaj też jest fajnie, ale jakbym sam tak miał siedzieć bez kolegów na Discordzie, to trochę nudy. No ale dobrze, że was mam, to przynajmniej może wy zobaczycie. Za 10 lat to na pewno będę to wspominał z pompą, ale jak na razie średnio. Jump jednak jest hot. To znam akurat, no co powiem. O, koniec eventu, dzieje się coś, dzieje się coś. Bierze płytę nową, wstawia. Jest płyta! I co, i teraz nie mówisz, że nas po prostu wciągnie. Nowa muzyka jakaś tam le... O, tu się dzieje, kolorki! No i jest pan... pan... Czemu ja miałbym motyl powiedzieć? No dobra, no ładne kolorki wokół. Tam jakiś busik sobie leci, no podoba mi się. A coś więcej? Agencja! No i to też znam tą piosenkę. Ta-na-na-na-na. Snoop Dogg, motherfucker. O, tam jest nawet Snoop Dogg napisane, patrzcie. Tutaj macie like, czyli to jest Ice Spice. Mood. I'm in the mood. To chyba to, to też Ice Spice chyba, nie? Ty, bo oni już dziękują! Nie, nie uczysz, to jest koniec! Ty, oni już idą, naprawdę! No dobra, ale teraz będzie ta prawdziwa część eventu. To był koncert, po prostu chcieliśmy sobie pooglądać, fajnie. 24, my sobie oglądamy koncert.
Super stepeczneczka. No ale teraz będzie już jakiś event w Fortnite, który nas gdzieś zabierze i coś się wydarzy prawdziwego, prawda? No bo wiecie, co mi to mówi? Że patrzcie, o, jest motylek, że tu jest tylko jedna płyta, nie? A chyba gdzieś druga powinna jeszcze być. Ty, motylek, gdzie lecisz? Okej, no jest Ice Spice i jest Snoop Dogg, wychodzą sobie. Motyl, biały ekran! Zaraz mnie wciągnie coś! Wciągnęło mnie coś. Proszę, żeby coś jeszcze się wydarzyło, żeby to nie był koniec już. Jest, event. Ty, no ale to już widzieliśmy, nie? Na początku to oglądaliśmy. No jest jakiś nowy tamte. O, no to Eminem jest raczej na stop... Znaczy, na pewno to jest Eminem. No jest złoty Midas jako miałśniak. Fajnie. Zobaczmy na mapę. Mamy kominy! To jest najważniejsze. I jeszcze, żeby grota była. Proszę, grotę. Jest agencja. Złota będzie agencja w tym sezonie. Okej. Okay. No i to cały karnet. Jezus! Kocham tą mapę. No i tego nie było na tamtym. Będzie Tommy Gun. Powiem wam szczerze, drugi sezon, znaczy drugi rozdział, to był jeden z moich ulubionych, znaczy w ogóle ten pierwszy sezon drugiego rozdziału to był mój ulubiony sezon chyba ever. Super się bawiłem na tamtym sezonie. Był strasznie długi, nie było kontentu, ale tyle się nagrywało wtedy. Shark teraz jest Ice Spice'owy. Okej. Jest przyciągara, bardzo dobrze. Shotguny, no właśnie bronie tu, snajperki będą, to dla mnie najważniejsze. Mam spaghetti, Snoop Dogga miejscówka, znaczy Eminema miejscówka. Minigun, grota! No i to mi się podoba. A to też była fajna miejscówka. Ty, no fajnie, no. Ej, nie znam tych raperów, to jakiś Juice WRLD, czy kto to był? Ej, kto to był? To był jakiś Juice WRLD, czy kto? A przecież on nie żyje. Dobra, dobra, to co my dostaniemy jutro, to jest crazy. Ja, crazy Juice WRLD dostaniemy, niesamowite. O Jezu, nie zesraj, no zmiany grać. Spokojnie, to jest dziad zgorzkniały, no. Jaką ocenkę daliście, chłopaki? Kupy 10 na 10! 10 na 10! Wracamy. 10 milionów się właśnie zawiodło na tym, co oni wypuścili. To ty gadasz, ty się chyba zawiodłeś. No ale co, koncert ci się podobał? No już oglądał Sylwetra z Polsatem, nie tyle jak się dokładnie, przecież ten stream mogę sobie palić. No to zadbał! Byś chciał rakietę po raz siódmy, żeby przeleciała, wleciała do rifta. Dobra, to by się cokolwiek przylecieć przydało, dzieciaku. I tak, wolałbym rakietę. Na smyczy tutaj zaonował teraz szamana. Szaman, nie ma jak ci pomóc, bo cię zgasił, ale... Jesteś fajne, że historię streamerów odwrócimy, wrócimy, odbijemy. Mam takie pytanko, kiedy wleci ta rakieta do rifta, bo ja czekam. A to chyba rzeczywistość, Juice WRLD, Eminem, Snoop Dogg. Ale ty cały czas mówisz o zwiastunie, a nie evencie. Ale to wszystko się łączy, musimy podsumować. Zwiastun był super, no mówimy, że zwiastun jest super, mi też się podoba. Ale testanie i oglądanie streama, no to co w tym było fajnego? A co sądzisz na przykład ty, Beznika, bo nic się jeszcze nie wypowiedziałeś. O, cześć Beznik. Mi się bardzo podobało, tak. Mam nadzieję, a co ci najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobało to, że poszedł w trakcie drina zrobić. No dobra, a wam jak się podobało? Dajcie znać w komentarzu. No koncert jak koncert, oglądanie streamka mogło być ciekawsze, ale zwiastun bardzo fajny. Nie mogę doczekać się jutra. Kodzik, panojek, trzymajcie się, pa, pa.